By ponieść Komisja odpowiedzialność za swoje czyny. Dobrze mówisz, przez nas zaproponowana i która będzie działała właśnie po to, by przywracać sprawiedliwość, by przywrócić ludziom poczucie bezpieczeństwa. Poczucie. Tego, na co czekają wszyscy obywatele. Bezpieczeństwa. Poczucie tego, że w swoim domu, w swoim państwie mogą czuć się bezpieczni. Wszyscy ci, którzy są uczciwi, którzy są słabsi, muszą wiedzieć, że państwo zawsze stanie w ich obronie. I tak się będzie działo. To nie jest łatwe zadanie. Pan minister Patryk Jaki podejmuje się bardzo trudnego zadania. Wyzwania, które zapewne będzie wymagało od niego wystarczającej determinacji, konsekwencji, ciężkiej pracy. Po to, by przywrócić ludziom sprawiedliwość. By przywrócić ludziom wiarę w państwo polskie. To jest nasze zadanie, naszego rządu. Podjęliśmy się tego, konsekwentnie to zadanie wypełniamy. Dzisiaj rozpoczynamy żmudną pracę, która ma naprawić krzywdy tysięcy ludzi. Życzę panu ministrowi, całej komisji powodzenia w tym trudnym zadaniu, wystarczającej determinacji i konsekwencji. I wierzę w to głęboko, że pan minister sprosta temu wyzwaniu i będziemy mogli po zakończeniu pracy komisji powiedzieć, że sprawiedliwość została przywrócona i ci, którzy zostali skrzywdzeni, te krzywdy im wynagrodziliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani premier. A teraz głos zabierze minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Premier Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska obiecywali Polakom zieloną wyspę i rzeczywiście można powiedzieć, że w jakimś sensie słowa dotrzymali, bo jeśli popatrzymy na to, co działo się w Warszawie, to była to zielona wyspa, tylko dla kogo? Dla oszustów, cwaniaków i przestępców. A dlaczego tak mogło się dziać przez 8 lat, że ludzie w sposób brutalny przez czyścicieli kamienic byli wyrzucani z swoich mieszkań i domów? Że były przejmowane kamienice i nieruchomości warte miliony złotych przez ludzi, którzy nie mieli do tego żadnego prawa ani tytułu? Dlatego, że państwo praktycznie nie działało. Dlatego, że państwo było tylko teoretyczne, odwołując się do już tego słynnego bon motu ministra z rządu Donalda Tuska, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych pana Sienkiewicza. My obiecywaliśmy, że rząd pani premier Beaty Szydło będzie przywracał Polsce normalność, będzie przywracał zasadę, że państwo praktycznie działa. Działa po to, aby chronić ludzi przed przestępcami, przed patologią, przed oszustami, przed czyścicielami kamienic, przed tymi, którzy krzywdzą, wykorzystują swoją pozycję, siły, wpływy. Krzywdzą osoby, które nie mają tej siły i stają się ofiarami, lądują pod mostem, a ich dramaty często kończą się tragicznie. Już nie mówię o tym scenariuszu, że zdarzało się nawet zabójstwa i to niezwykle okrutne zabójstwa. Każdy z państwa, który śledził sprawy związane z prywatyzacją Warszawy, o tych historiach wiele mógłby zapewne powiedzieć. My nie tylko mówimy, my działamy. Na polecenie pani premier, zgodnie z ustaleniami wspólnego koalicyjnego kierownictwa Dobrej Zmiany, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski, zdecydowaliśmy się w wielu obszarach, również w tym, wprowadzać normalność, czyli wprowadzać zasadę, że państwo praktycznie działa. I dlatego też z jednej strony zdecydowaliśmy się zainicjować i przygotować zmiany w polskim prawie, które pozwalają wprowadzić nowy instrument, skuteczny instrument, praktycznie działający instrument polskiego państwa, który będzie przywracał sprawiedliwość, o czym mówiła pani premier. I chciałbym tutaj pani premier gorąco podziękować za to, że przez cały czas bardzo trudnych prac legislacyjnych, kiedy Platforma rzucała nam Nowoczesna kłody pod nogi, mieliśmy bardzo silne wsparcie ze strony rządu, pani premier, nad tym procesem legislacyjnym i ta ustawa mogła wejść w życie. I też bardzo dziękuję, że pani premier powierzyła to zadanie panu ministrowi Jakiemu, bo stoi przed nim wielkie, wielkie wyzwanie. I z drugiej strony, jako prokurator generalny też jedną z pierwszych rozmów, jakie odbyłem z panią premier, uzyskałem jasne oczekiwanie i zalecenie, że mamy działać konkretnie, stając w obronie pokrzywdzonych ludzi, słabych ludzi, którzy byli często poprzez własne nieszczęście,
trudną sytuację, wykorzystani przez brutalną przestępczość i później sponiewierani i stali się ofiarami kolejnych działań przestępców. I tak też się dzieje. Chciałbym Państwu powiedzieć, że niezależnie od tej komisji, która wnet ruszy, którą będzie kierował Pan za sprawą decyzji Pani Premier Beaty Szydło, Pan Minister Jaki, równolegle toczą się intensywne śledztwa związane z działaniem z kolei prokuratury, bo te działania Komisji Weryfikacji i prokuratury będą się uzupełniać. I prokuratura prowadzi już ponad 150 śledztw. Większość tych spraw, albo prawie wszystkie, były umorzone i zamiecione pod dywan, bo te sprawy były znane ówczesnej władzy i prokuraturze, i organom ścigania, tylko po prostu oni to mieli, proszę wybaczyć za słowo, w głębokim poważaniu. Powinno się tu użyć mocniejsze słowo, ale z uwagi na szacunek do miejsca nie będę tego słowa dla opisu tego, co się wówczas działo, jaki miała stosunek władza do ludzi pokrzywdzonych używać. Dzisiaj jest 150 przeszło śledztw i dzisiaj, w dniu dzisiejszym chciałem Państwu poinformować, również trwają czynności procesowe, doszło do zatrzymania 7 osób, w tym 3 adwokatów, w tym jeden bardzo znany adwokat w związku właśnie z procesem przejmowania, wyłudzania, oszustw nieruchomości. Szacowane są straty w tym konkretnym przypadku dzisiejszych zatrzymań na co najmniej 50 milionów złotych. Sprawa jest oczywiście rozwojowa, trwają w tej chwili czynności, będą stawiane zarzuty przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu, która na moje polecenie jest wiodącą prokuraturą w zakresie prowadzenia śledztw w obszarze nieruchomości, wyłudzeń nieruchomości warszawskich. Także mam kolejną informację pokazującą, że polskie państwo działa praktycznie. I myślę, że z czasem będziemy mogli Państwu powiedzieć więcej na ten temat. To są już kolejne zatrzymania. W tej sprawie przecież prowadzimy nieustanne czynności. Te zatrzymania dokonało CBA we współpracy z prokuraturą. To jest bardzo dobra współpraca. Chciałbym podziękować panu ministrowi Bejdzie i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu za świetną współpracę z prokuraturą. I myślę, że to jest dobry obraz polskiego państwa, które działa i staje w obronie prawa, praworządności, sprawiedliwości osób pokrzywdzonych. I będziemy też, jestem przekonany, współpracować z komisją, którą będzie kierował pan minister Jaki, pod okiem pani premier, by tą sprawiedliwość przywracać w Polsce. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę wiceministra sprawiedliwości, pana Patryka Jakiego, który od dzisiaj jest również przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. Dziękuję uprzejmie, szanowna pani premier, szanowny panie ministrze. W pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować pani premier za obdarzone mnie, za przekazane mi zaufanie. Zrobię wszystko, żeby pani premier nie zawieść. Po drugie, chciałem podziękować bardzo panu ministrowi Ziobro za złożenie tego wniosku. Cieszę się, ponieważ realizujemy zapowiedź, szanowni państwo, z zeszłego roku. I to też widać, że my nie rzucamy słów na wiatr, tylko rząd pani premier Beaty Szydło konsekwentnie realizuje swój program. W zeszłym roku przy udziale pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego obiecaliśmy, że powołamy komisję, która będzie rozliczała aferę reprywatyzacyjną. I dzisiaj jest realizacja tego postulatu, który składał pan prezes. Ale co ważniejsze, to jest jedna z takich najistotniejszych spraw rządu pani premier Beaty Szydło, to znaczy przywracanie państwu tej funkcji imperium, funkcji sprawiedliwości. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie reprywatyzacji. Jeżeli zapytalibyśmy dzisiaj przeciętnego obywatela, tego przeciętnego Kowalskiego, co sprawia, że on i jego rodzina czuje się bezpiecznie, to ten przeciętny Kowalski odpowie Państwu, że jedną z najważniejszych takich rzeczy jest własne mieszkanie. To jest właśnie moje poczucie bezpieczeństwa. I proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób straciło z dnia na dzień swoje mieszkanie, niektórzy zostali wrzuceni do piwnic ze swoimi rodzinami. I polskie państwo pokazywało, nic się nie stało. Polskie państwo w sprawie reprywatyzacji, szanowni państwo, było pobite, było upokorzone. I ta komisja jest próbą podniesienia państwa z kolan. Państwa, które wreszcie zacznie dbać o tych, o których powinno dbać, to znaczy o najsłabsze. I chcę Państwu powiedzieć teraz, jak będzie wyglądał praktyczny wymiar pracy komisji. Czekamy teraz na powołanie przez Sejm członków komisji. Następnie powołamy, jak już obiecaliśmy, Radę Społeczną, która złoży się z organizacji, która będzie się składała z organizacji, które się zasłużyły bardzo w walce z dziką reprywatyzacją. I to jest też realizacja
realizację postulatów rządu pani premier Beaty Szydło, upodmiotawiania obywateli. Do tej pory ludzie, którzy byli w sposób przez wiele lat lekceważony, nikt ich kompletnie nie słuchał, teraz uzyskają realne narzędzia do tego, aby uczestniczyć w procesie przywracania sprawiedliwości. Dlatego już dziś zachęcamy organizacje do składania swojego akcesu do tej komisji. Ale również od dzisiaj można składać wnioski o zajęcie się konkretnymi, o tym, żeby komisja zajęła się konkretnymi nieruchomościami w Warszawie, aby zbadała konkretne sprawy, dlatego już bardzo serdecznie do tego zachęcam. I chciałbym, żeby komisja, jak już rozpocznie swoje prace, każdego miesiąca zajmowała się co najmniej jedną nieruchomością i w krótkim czasie wydawała decyzję w tych sprawach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać, że tak jak wiele gazet już pisało i wiele mediów mówiło, że państwo przegrało walkę z mafią reprywatyzacyjną, że tak się nie stanie. Że podnieśliśmy państwo z kolan i państwo potrafi wygrać ze zorganizowaną grupą przestępczą, z mafią reprywatyzacyjną. Dziękuję. Drodzy Państwo, to konferencja prasowa, na której była obecna premier rządu polskiego, pani premier Beata Szydło, minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości, pan Patryk Jaki, który został szefem nowego organu do spraw reprywatyzacji, został przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. Ja nie przewróciła chociaż dziś, bo zobaczyłam w internecie swoją twarz. O Jezu! To chociaż ja nie była tą, która do Ameryki poleciała i kotuchów tak radno ja kochała. Radno w majki i staniki, biuro puszę, skoro czy może? Boże, boże tej zamiast, na wyczony. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja Twoim aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Karola Wojtasika, radnego Rady Miasta Torunia. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże panu. Proszę pana, już w najbliższą sobotę, 13 maja, ulicami Torunia przejdzie już 7 marsz pułkownika Witolda Pileckiego, jednego z najsłynniejszych żołnierzy niezłomnych. Pan jest organizatorem tego marszu. Ten marsz organizuję razem z profesorem doktorem habilitowanym Wojciechem Polakiem, również wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Będzie to 7. już edycja. Marsz Pileckiego, jak co roku, odbywa się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Zawsze jest kompania honorowa, orkiestra wojskowa oraz związki strzeleckie. Uroczystość zaczyna się o godzinie 13 w kościele garnizonowym. Na tym marszu homilię taką patriotyczną wygłosi ksiądz Jakub Maciejko, wikariusz z parafii świętego Antoniego na toruńskich grotach. O godzinie 14 będzie zakończenie mszy, następnie formułujemy taki marsz, który przejdzie toruńską starówką pod pomnik pamięci żołnierzy wyklętych i tam planujemy około godziny 14.30 rozpocząć uroczystości. Uroczystości będą się odbywały zgodnie z ceremoniałem wojskowym, czyli całą jak gdyby kontrolę, przewodniczenie tym uroczystościom przejmuje już wojsko. Będzie meldunek, będzie apel poległych, salwa honorowa oraz przemówienia takich gości jak wiceminister edukacji narodowej pani Marzena Drab, europoseł Kosław Złotowski, prezydent miasta Torunia pan Michał Zalewski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całowski oraz przedstawiciel organizatorów, czyli pan profesor Wojciech Polak. Dzisiaj też dosłownie przed chwilą byłem na takim spektaklu poświęconym żołnierzom wyklętym, głównie INSE, w Centrum Edukacji Młodzieży, Młodzieży w Górsku u księży Michalitów. No powiem szczerze, że łza się wokół zakręciła i zaproponowałem młodzieży, aby wystąpiła po zakończeniu Marszu Pileckiego pod pomnikiem żołnierzy wyklętych z tą swoją inscenizacją. Przyjęli to z wielką radością. Jeżeli pozwoli czas, bo mają w tym dniu już zaplanowane inne rzeczy, ale powiedzieli, że postarają się przyjechać i ta inscenizacja będzie przedstawiona. Jak co roku też mamy deklamację przesłania pana kobieto Zbigniewa Herberta. W tym roku będzie to pan
Tomasz Kowalski, aktor teatru Wielkopolskiego. W zeszłym roku mieliśmy panią Zofię Monetową, legendę toruńskiej sceny. W tym roku nie będzie imprez towarzyszących, nie będzie spotkania z zaproszonym gościem, dlatego że no, nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko potoczy, jak to będzie z pogodą, trudno przewidzieć. Zresztą ojciec, jak radiosłuchacze widzą, pogoda lubi płatać figle, przedwczoraj padał śnieg, więc nie wiemy, jak to będzie też z frekwencją, aczkolwiek no, zapowiadana pogoda to jest około 18-20 stopni. Mam nadzieję, że nam dopisać. Chciałbym właśnie zaprosić, dzięki uprzejmości, ale tutaj w tym teatrze powszechnym, gdzie teraz to całego zgromadzenia za pośrednictwem Radia Maryja zaprosić wszystkich mieszkańców Torunia, szczególnie mieszkańców Torunia, na ten marsz, żeby... No żebyście państwo przyszli z rodzinami, bo marsz pułkownika Pileckiego to jest sztafeta pokoleń. Przychodzą całe rodziny, od najmłodszych po najstarszych. I żeby upamiętnić wybitną postać, jaką jest Pilecki. Będziemy mieli zawsze, jak co roku, tą długą flagę, taką 30-metrową. Będą też nasze szturmówki biało-czerwone. A homilia będzie konkretnie dotyczyła postaw obywatelskich, patriotycznych, środowisk kibicowskich oraz żołnierzy oraz jak my powinniśmy postrzegać te środowiska, jak ich odbierać, jak je odbierać, jak z nimi współpracować, dlatego że to jest środowisko czasami trudne, ale z olbrzymim potencjałem. Tutaj księża już, niektórzy usilnie nad tym środowiskiem pracują, bo widzą możliwości tych ludzi. Są to ludzie czasami po prostu zaniedbani, ale z olbrzymim potencjałem, z olbrzymim sercem i miłością do ojczyzny. Czyli zapraszamy wszystkich. 13 maja to już najbliższa sobota, 7 marsz pułkownika rotmistrza Witolda Pileckiego. Tak. A w przyszłym roku będzie 8 marsz pułkownika Pileckiego, 70. rocznica zamordowania, bestialskiego zamordowania Witolda Pileckiego. I to już będzie większa uroczystość. Wystosujemy w przyszłym tygodniu wraz z profesorem Polakiem list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby sobie zarezerwował w maju termin, przyjechał do nas na ten marsz. Będziemy chcieli też zrobić pokaz filmowy, spotkania z członkami jego rodziny, tutaj z panią Zofią Pilecką-Optułowicz, z panem Andrzejem Pileckim, oraz też wystawić, pokazać, wyeksponować wystawę poświęconą Pileckiemu. Dziękuję serdecznie. Bliższe informacje także na portalu Radia Maryja, także Radio Maryja i Telewizja Trwam. To wydarzenie obejmuje swoim patronatem medialnym, więc także w naszych przekazach informacyjnych Radia Maryja i Telewizji Trwam w sobotę będziemy państwu przekazywali informacje dotyczące tego wydarzenia. Bardzo panie Karolu, dziękuję. Pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Karolem Wojtasikiem, organizatorem 7 marszu pułkownika Witolda Pileckiego, radnym Rady Miasta Torunia. Tą rozmową kończymy wydanie audycji Aktualności Dnia, minuta po godzinie 14. Tu Radio Maria. A w naszym programie czas na wiadomości zapraszamy. Z centralnym portem lotniczym poradzimy sobie nawet sami, jednak bardzo chętnie będziemy współpracować z Chinami, ale na warunkach korzystnych dla obydwu stron, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju był gościem audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Polityk był pytany o to, jakie nadzieje polski rząd wiąże z otworzeniem jedwabnego szlaku. Mówił też o ewentualnej współpracy Chin przy budowie CPL. My z centralnym portem lotniczym poradzimy sobie czy z Chinami, czy z innymi partnerami, czy nawet sami, ponieważ jesteśmy wysoce zdeterminowani, żeby w tym kierunku prowadzić nasze działania. Natomiast oczywiście bardzo, bardzo chętnie będziemy współpracować z Chinami, ale na warunkach takich, które opłacalne są dla obu stron, czyli przyciągnięcie
zarówno kapitału i doświadczenia chińskiego, być może też jakichś firm, ale chcielibyśmy, żeby nasze firmy uczestniczyły również w budowie różnych elementów komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, lotnisk na jedwabnym szlaku. Premier Beata Szydło udaje się z misją gospodarczą do Chin. Prezes Rady Ministrów weźmie udział w szczycie państw, które chcą odtworzenia jedwabnego szlaku. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę w Pekinie. Do państwa środka przybędzie blisko 30 szefów państw i rządów. Polska chce pogłębić współpracę z Chinami. Premier Beata Szydło podejmie temat budowy centralnego portu lotniczego w Polsce. Sejmowa Komisja Finansów na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu zajmie się po raz trzeci sprawą upadłej SKOK Wołomin. Posłowie wcześniej wysłuchali stanowiska syndyka. Później do tych informacji odniosła się strona społeczna. Poszkodowani mają liczne zarzuty do działań syndyka w tej sprawie. Problem jest poważny i dotyczy wielu osób. Nie wiadomo, czy dziś uda się zamknąć tę sprawę na komisji, powiedział poseł Jacek Sasin, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów. Nadzieją się rzeczy bulwersujące, chociażby żądanie Lewandowski w ogóle ma głos? Pieniądze, a zgodnie z prawem byli przez to udziałowcami tego skoku, aby dzisiaj wpłacali pieniądze jako właśnie udziałowcy, którzy mają pokryć szkody wynikłe z działalności przestępczej, którą prowadził zarząd tego skoku. To są wezwania do opłat po kilkaset złotych dla biednych ludzi, często emerytów, ludzi, którzy nie dysponują nadmiarem gotówki. Tu jest jakaś taka komedia pomyłek w tej sprawie, bo mamy rozbieżne stanowiska z jednej strony ze strony syndyka, który twierdzi, że ma prawo do żądania tego typu opłat. Z drugiej strony Kasa Krajowa SKOK-u twierdzi, że nie ma podstaw prawnych, aby tych wpłat żądać. Będziemy chcieli to jednak wyjaśnić. Polityk dodał, że komisja będzie apelować do instytucji państwa o podjęcie stosownych działań. Do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego trafił już dezyderat, aby zabezpieczyć interes poszkodowanych i doprowadzić do ukarania winnych. Resort podjął już kroki w tej sprawie. Tymczasem zarzuty usłyszeli już członkowie zarządu SKOK Wołomin. Cała afera działa się jednak przy bierności organów państwa za czasów PO-PSL, podkreślił poseł Jacek Sasin. Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił Wojciecha Sumińskiego w sprawie, która dotyczyła płatnej protekcji przy weryfikacji oficera WSI. Zarzucano mu, że w zamian za łapówkę zobowiązał się załatwić dzięki wpływom w komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza pozytywną weryfikację dla jednego z oficerów wojskowych służb informacyjnych. Sąd Najwyższy postanowił także, że złożona, a następnie wycofana przez prokuraturę kasacja w jego sprawie nie będzie rozpoznawana. Sąd wróci jednak do rozpatrywania kasacji od wyroku skazującego na więzienie i grzywnę drugiego oskarżonego, byłego oficera WSI Aleksandra L. Wojciech Sumiński przypomniał, że ze strony prokuratury, pomimo dwóch wyroków uniewinniających, były podejmowane działania pod dyktando ABW. Normalnie, jak państwa, odbywa się to w ten sposób, że to policja, centralne biuro śledcze, tudzież służby specjalne działają na polecenie prokuratury i pod jej kontrolą. Tutaj sędzia stwierdził, że to dokładnie prokuratura wykonywała polecenie służb specjalnych Krzysztofa Bondaryka i jego zastępcy. Ta sprawa od początku wyglądała w sposób absolutnie niezwykły. To było zlecenie polityczne, w którym ja byłem celem. Chciano zniszczyć dziennikarza, którego jedyną winą było to, że wykonywał swoje obowiązki i patrzył ludziom na wysokich stołkach na ręce. Był jeszcze cel drugi, nawet na pewno ważniejszy. To była komisja weryfikująca żołnierzy WSI pod kierunkiem Antoniego Macierewicza i przy okazji tej sprawy także tę komisję chciano zniszczyć i kompromitować na wiele sposobów. Wojciech Sumiński dodał, że bez pomocy Bożej i modlitwy wielu życzliwych ludzi nie udałoby mu się przetrwać ciągnącej się przez lata nagonki. Podkreślił, że choć jego sprawa się zakończyła, to śledczy powinni zbadać spisek na szczytach władzy, w który mogli być zaangażowani m.in. były prezydent Bronisław Komorowski i Krzysztof Bondaryk, były szef ABW. Ja się Wielka Brytania ponownie stała się najpopularniejszym kierunkiem dla Polaków rozważających emigrację. Tak wynika z badania firmy Work Service. Osoby, które wzięły udział w badaniu, podkreślały, że chcą zdążyć z wyjazdem, zanim ten kraj opuści Unię Europejską. Według wstępnych wyników badania migracje zarobkowe Polaków, aż 19% potencjalnych emigrantów zarobkowych rozważa wyjazd do Wielkiej Brytanii. To pierwszy wzrost zainteresowania pracą w tym kraju od jesieni 2015 roku, kiedy rząd ówczesnego premiera De
Davida Camerona zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. W ocenie posła Wojciecha Bakuna z Kukiz15 jest to smutna rzeczywistość. Dodał, że Polacy często opuszczają Polskę w celach zarobkowych. Jednym z podstawowych praw człowieka jest to, żeby godnie egzystował. Jeżeli nie zapewnia mu tego jego własny kraj, no to szuka jakby alternatywy. 3 miliony Polaków wyjechało za granicę. Myślę, że jeszcze sporo części wyjedzie, jeżeli faktycznie rząd nie przedstawi reform, które sprawią, że Polacy będą zwyczajnie więcej zarabiać. Trzeba sobie powiedzieć, że Wielka Brytania jest krajem, mimo tego, co często mówią media, dosyć przyjaznym emigrantom również zarobkowym i w dalszym ciągu mają bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, na specjalistów. Polacy myślę, że bardzo dobrze się tam zaklimatyzowali. Nasza, można powiedzieć, diaspora polska w Wielkiej Brytanii to jest ponad 1 milion osób i myślę, że między innymi to jest powodem. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach Wielka Brytania będzie przyjmować imigrantów, kiedy opuści Unię Europejską. Nie ma jednak wątpliwości, że Brexit znacząco wpłynie na kierunki emigracji. Według najnowszych danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego w Wielkiej Brytanii mieszka około 984 tysięcy Polaków. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat rok 1917, Fatima i Rosja. Gościem rozmów będzie ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Mandziuk. Początek rozmów o godzinie 18.15, natomiast kontynuacja o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Jaki to ten pies jest strasznie chytry. Przecież 100 razy mądrzejszy od cytry. Jaki pies, ten jest chytry. Oj. Radio Koncita, proszę być z nami, proszę Państwa.